winietki przy krzesłach gości dawać? Pani kochana, no jakie winietki, jakie krzesła? A co to debili z ludzi robisz, że ludzie nie wiedzą, gdzie se usiąść? Kto se będzie gdzie chciał, to se usiądą. Jedni z tymi się lubią, jedni z tymi się nie lubią, to se siądą. No po co to nakazywać? A poza tym zamiast krzeseł, to ja se myślę, że to lepiej takie ławy z remizji wziąć, pożyczyć i posadzić ludzi przy takich ławkach długich. Bo pani to patrzy tak estetycznie, a ja patrzę z praktycznego punktu widzenia. No bo dajmy na to, jakiś taki stryjek czy kuzyn, krewny będzie się chciał dosiąść na kielicha. Jak każdy ma swoje krzesło, no to co, biedny będzie stał, opatrzył się, no i tak głupio nie wiadomo co zrobić. A jak będzie ławka, to się dosiądzie, ludzie się tam ściaśnią, no i będzie miejsce dla niego. Siądzie, porozmawia, potem se pójdzie, potem ktoś inny się przysiądzie. Pani kochana, ja z doświadczenia wiem, że na wesele to tylko ławki, żadnych krzeseł. Niech mnie pani zaufa.